Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Tomasz Sarara, Pogalik, KSW 81 w Tomaszowie Mazowieckim. Porażka z Rolem Zimmermanem. I zaczniemy od przerwania. Byłeś wściekły na sędziego klatkowego. Ja bym nie chciał wejść na tego gościa, który zawsze narzeka na sędziów, że przerwali, ale jeśli ostatnim czasem miałem żal do sędziego, to tym razem mam duże pretensje, bo chyba nawet właściwie wszyscy, którzy zdążyli zobaczyć powtórki, że ja nie dostałem ciosu. Jasno, że walka była na wysokich obrotach i obydwoje byliśmy turbo zmęczeni, więc ja przede wszystkim ze zmęczenia. Ja przede wszystkim ze zmęczenia byłem pasywny. Chciałem w tym parterze chwilę przetrzymać, odpocząć, wstać i kontynuować walkę, a powtarzam, no nie wydarzyło się nic. A sędzia przerwał walkę, więc ja automatycznie już w trakcie, zaraz po zakończeniu w oktagonie już się darłem, że dlaczego, że nie, że nie chcę takiej decyzji, bo się przecież nic nie stało, ale no ale co, ale mleko się już rozlało. A wiesz, że trudno ci będzie obronić tę narrację przez fakt, że no jednak schowałeś się w żółwiu i no... No nie było tam aktywnej obrony, jak to mówią sędziowie, i jak tak się rozglądam po sieci, to znów będziesz obrywał za swoje słowa. No trudno, no ja mówię z własnej perspektywy i to, jak to wyglądało z boku. Jasne, każdy ma prawo oceniać, dlatego ja mówię, jak to wyglądało z mojej perspektywy od środka, więc dziwne by było, że gdybym wchodził w skórę ludzi, którzy patrzyli na to z zewnątrz. Szkoda, no bardzo żałuję to dużo mówić, już pomijając, czy sędzia miał przerwać, czy nie przerwał, no jest przegrana. Ona znowu boli i szkoda, no co tu dużo mówić, no naprawdę jestem załamany tym, co się wydarzyło. Nie jesteś wściekły na siebie, bo ty miałeś kilka okazji, żeby tego twardego skurczybyka skończyć w tej klatce. Jasne, że tak, żeby nie odbijać piłeczki wszędzie dookoła, że wszyscy dookoła są winni, a nie ja, to jak najbardziej tak. Oczywiście, że były okazje, żeby tą walkę kończyć i się nie udało, to jak najbardziej też biorę masę winy na siebie. No, dało się to zrobić lepiej. No szkoda, że się nie udało. No, mówię z dużym żalem i tyle. No, faktycznie jasne, że mam pretensje do sędziego, ale jeszcze większe do siebie. Słuchaj, kiedy złapałeś ten trójkąt rękami, Tomek, to ja się za głowę złapałem, bo w życiu bym się nie spodziewał, że ty będziesz próbował trójkątem poddać. A co ciekawe, z narożnika usłyszałem, tobie to wchodzi na sali, na macie. Możesz to zrobić. No właśnie, więc tym bardziej wydawało mi się, że gdzieś tam nie chciałem stracić całego paliwa, więc gdzieś tam faktycznie starałem się dopinać w miarę nie na 100%, tylko tak, że gdyby się okazało, że to duszenie nie wchodzi, to żeby nie odpokutować tego w drugiej części walki. Szkoda, no bo wydawało mi się, że faktycznie czas gra na moją korzyść i szkoda, no co tu dużo mówić, naprawdę żałuję, jestem rozczarowany, już mówię. Nie chodzi o odbijanie piłeczki gdziekolwiek, w winę, w kogokolwiek. No naprawdę, to jest mój osobisty kryzys, niemały dramat i no i tyle, no co tu dużo mówić. Chciałoby się wygrywać, ale życie to nie jest takie piękne, żeby zawsze się udawało po myśli. No porażka boli, tyle co dużo mówić, nie? To który moment tego pojedynku gdzieś najbardziej żałujesz? No bo było kilka takich faktycznie, w których to ty mogłeś skończyć ten pojedynek. No właśnie było ich kilka, nie? I tak naprawdę żałuję każdego niewykorzystanego. Każdego niewykorzystanego żałuję, no. No faktycznie mieliśmy taki game plan, że gdzieś tam wyczuł dobry moment, żeby zakręcić tego backfista i on chyba na samym początku walki gdzieś wszedł. Errol poleciał na dechy i faktycznie no, było możliwość na różne sposoby go skończyć, a tego nie zrobiłem, więc co tu dużo mówić, no moja wina i pretensje przede wszystkim do siebie. Szkoda, no mówmy się, ja tym parterem sobie gdzieś tam szlifuję, ale to jest dalej, jeszcze musi dużo wody w rzece upłynę, żeby to gdzieś było na wystarczająco dobrym poziomie, żeby takich okazji nie marnować, a no co, po raz kolejny zmarnowałem, no nic, no duże pretensje do siebie, ale żeby też nie malkontencić w tym wszystkim, bo znowu się udało zrobić fajne widowisko, szala się przechylała raz z jednej na drugą stronę i finalnie mówię, żeby tutaj nie malkontencić, to chyba uważam, że daliśmy przede wszystkim dobre show, ludziom się walka podobała, przechylała się szala z jednej strony na drugą. No szkoda, że finalnie gdzieś tam przechyliła się nie na moją stronę. Miałeś okazję porozmawiać z Rolem Zimmermanem po tym pojedynku? Nie, jeszcze nie. Właściwie gdzieś tam cały czas walczę z kaszlem, żeby nie było, że jest kolejna jakaś wymówka, ale gdzieś tam faktycznie troszeczkę się borykałem z infekcją, która mnie chyba do końca nie puściła. Przez...
przez długi czas po walce nie mogłem zrobić głębokiego oddechu, właściwie dusi mnie kaszel do teraz, ale i tak jest to nieba lepiej niż było jeszcze to paręnaście, parę dziesięć minut temu. No więc ja tak naprawdę troszeczkę walczyłem o tym, żeby dojść do siebie. Nie wiem, no spotkam gdzieś, przybiję pionę, na pewno nie będzie żadnych żali, pretensji. Trzeba po prostu pogratulować, przyjąć porażkę z pokorą i żyć dalej, mówię. Mam swoje ostatnio ulubione powiedzenie, które często powtarzam, że daj Boże takie problemy i tym razem również, że to się stało, przegraliśmy walkę. Każdemu życzę w życiu takich problemów, a nie większych. Jak Cię widziałem przed tą walką, to dawno chyba nie widziałem takiej agresji gdzieś tam na Twojej twarzy. Czy to było gdzieś tam, czy mam rację i czy to było gdzieś tam spowodowane tymi słownymi zaczepkami Erola? Nawet nie, czułem się świetnie, czułem się rewelacyjnie właściwie naprawdę w przygotowaniach z trenami na tarczy, nawet te elementy zapaśnicze, kiedy robiliśmy, naprawdę czułem się taki świadomy w tym wszystkim, co robię. Kurczę, wyszedłem tak nakręcony, bo wiedziałem, że jest wszystko na swoim miejscu. Więc wychodziłem z nastawieniem do walki, do ostrych solów, do wymian, jeśli takie będą potrzebne i naprawdę, kurczę, dobra, oprócz tego, że gdzieś tam faktycznie mam żal do sędziego, to przede wszystkim do siebie, bo wszystko było na swoim miejscu, piłka była po mojej stronie, trzeba było ją dobrze rozegrać, a nie do końca się udało. Mówię, ja naprawdę nie chcę obrzucać błotem kogokolwiek, naprawdę ja nie mam problemu brać bardzo często winy na siebie. Nie jest no do wszystkich kibiców, to przepraszam tym, którzy mi kibicowali, ja się nie udało. Tym, którzy się cieszyli, że mi się nie udało, no to co, no to się cieszcie. Tyle, no mówię, no porażka boli, nie? To jest też tak, że mówię, że gdzieś tam, nie wiem, każdemu w życiu trochę empatii, żeby w tym wszystkim się odnaleźć, bo to jest naprawdę kawał ciężkiej roboty, który został wykonany, a nie udało się cel osiągnąć. No co, no boli, chwilę poboli, powtórzę się, daj Boże, takie problemy, nie? Zapytam Cię jeszcze w klatce KSW, chcesz to robić? Chcesz zostawiać to zdrowie? Bo powiem Ci, jak zobaczyłem Cię leżącego na podłodze w szatni, to powiem tak, nie wszyscy wiedzą, z czym się to MMA je. No właśnie dobrze zobaczyć coś z bliska, a nie za kulisami w momencie, kiedy światła gasną i wszyscy wyłączają telewizor, piją piwo i się śmieją, a tutaj pozostają niemałe dramaty, nie? Tak, to był kupę zdrowia, znowu zostawiłem. Nie wiem, nie chciałem teraz odpowiadać na pytanie, bo chyba za wcześnie nie chciałem podejmować decyzji na gorąco. No co, na pewno będzie to duża refleksja, którą będzie trzeba rozważyć, pomyśleć, co robić dalej. Bo nie wiem, najlepszą odpowiedzią dzisiaj po prostu nie wiem. Dziękujemy Ci za to, że poświęciłeś nam czas po tym wszystkim, bo to nie zdarza się często i to już z chłopakami mówiliśmy. Naprawdę dziękujemy za to, że zostałeś i zdobyłeś się na to, żeby z nami pogadać. I za to show w klatce. Ja dziękuję przede wszystkim, nie? Bo uważam, że to też jest, to co robimy, to ma być widowisko przede wszystkim dla kibiców i poświęcić mój czas również dla kamer, dla widzów, to jest part of the game, nie? To właściwie jesteśmy w niemałym show biznesie i tak na tym to się opiera, gdybyśmy się mieli zamykać w szatni i swoje żale gdzieś tam tylko w czterech ścianach ubolewać, to nie miałoby to sensu, nie? Także ja wszystkim dziękuję za doping, za kibicowanie, za to, że byli ze mną. Przepraszam, że zawiodłem. Jak sam widzieliście, zostawiłem kupę zdrowia, poświęcam się tej robocie. Robię to po prostu z serca i dlatego boli, jak się po prostu nie uda, no ale żyjemy dalej. Ta cisza na hali też była dość wymowna i było widać, że sporo osób też gdzieś tam mocno dotknęła ta porażka. Tak, no świadczy o to, że jednak jest jeszcze grono ludzi, którzy gdzieś tam stoją za mną murem, nie? I że faktycznie ta moja porażka nie jest sierotą, tylko że ludzie faktycznie trochę to razem ze mną przeżyli, choć na pewno ja to odczuwam najbardziej, no ale cieszę się za wsparcie. Mówię, no jeszcze raz przepraszam, bo nie jestem gościem, który lubi odbijać. Piłeczkę na winy wszędzie dookoła, tylko naprawdę, no trzeba przyjąć na klatę, to robię, no i... Dziękujemy. Dzięki. Ja dziękuję, pozdrawiam wszystkich.